Cześć, cześć. Nessip z tej strony. Witam Was na kanale Pump It. Słuchajcie, dzisiaj próba odpowiedzi, jak się ma bieganie do budowania sylwetki, a właściwie do zdobywania masy mięśniowej. Czy biegać, czy nie biegać? Biegać, tak, oczywiście, ale biegać z głową, biegać rozsądnie, traktować bieganie jako ćwiczenie cardio, pół godziny, godzina, tak, do 10 km. Na pewno nie polecam więcej. Na pewno nie polecam więcej. Nie uda nam się zbudować masy mięśniowej i jednocześnie biegać dystansów takich na przykład 20-40 km, czyli półmaratony, maratony. Dla tych, którzy chcą zbudować mięsień, odpadają. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm, kiedy bardzo dużo trenujemy biegania, potrafi zrobić taki śmieszny myk, taką rekompozycję naszych mięśni. I tam, gdzie powinny być włókna szybko kurczliwe, które są większe i odpowiedzialne właściwie za objętość naszych mięśni, tam mogą zacząć pojawiać się włókna wolnokurczliwe. To są te, które są odpowiedzialne za długotrwałą, ciężką pracę, ale długotrwałą. To są te wytrzymałościowe, one są mniejsze i no jak nam organizm taki numer zrobi na raz, że przy bieganiu zgubimy całą tkankę tłuszczową, prawie, oczywiście, to fajne jest, do tego chcemy, ale też niestety te nasze mięśnie mogą się zrobić trochę inne i zaczniemy chudnąć zamiast łapać wagę, więc to, co wypracujemy na siłowni, zgubimy na trasie, na ulicy, czy też na bieżni. Także jak najbardziej polecam siłownia, budowanie masy, budowanie ładnej sylwetki, jak najbardziej komponuje się z bieganiem, ale bieganie w rozsądnych ilościach. No dobra, to właściwie wszystko. Słuchajcie, mamy już profil na Facebooku, tu adresik jest. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje jak do tej pory. Proszę, subskrybujcie dalej. Ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, oczywiście, piszcie w komentarzach, gdybyście mieli jakieś pytania, gdybyście chcieli coś powiedzieć. Trolujcie też. Jakby co, to piszcie na nessipmałpa.pump.eu. No i co, to na dzisiaj tyle. Do następnego razu. Cześć, hej.